I właśnie najpierw tutaj powstała ta oto tutaj farma Sniferów. Wyrabiała dosyć sporo pieniędzy, nawet tutaj już dorośnięte Snifery. No i tutaj właśnie sobie też to było potem moje główne źródło zarobku. Do czasu, kiedy okazało się, że można zarabiać na skalku z wardenów i że Luśkowy zrobił farmę z wardenów i szło naprawdę na tym nieźle zarobić. Tu mamy nasz magazyn taki podziemny, który się zjarł przez pewnego gościa i ten domek tam na górze też. To ładny magazyn. Takie pomieszczenie robocze, alchemiczno, przepalarniowo, upgrade'owe do netherytu. Tu był enchant, który chyba nie został w ogóle jeszcze odbudowany nawet. Ogólnie na początku, bo przed pożarem, jaki tutaj wybuchł, ten magazyn był inaczej. Tutaj były takie łuki pięknie porobione z wiśniowego drewna i ta mieszaninka na morzynu. Tutaj, jak dobrze pamiętam, te linie tutaj pod skrzyniami były zrobione właśnie z mangrowego drewna. Tu na środku było mangrowe i dookoła były wiśniowe schody. To bardzo ładnie wyglądało. I tutaj było takie pomieszczonko, w którym były kiedyś wiśniaki. Bo co najmniej 3 razy przyszedł tutaj do mnie zombie villager. Co najmniej 3 razy. Z czego 2 uleczyliśmy wspólnie z Kubarele. Zamknęliśmy sobie takiego zombie wiśniaka tutaj. Wiecie, weakness, złote jabłuszko i wiadomo, no i był zombie, i był wieśniak. Pierwszym wieśniakiem był Siutek, ja go tu zabezpieczyłem i potem mu jeszcze kolegów udało się ogarnąć. Ale później stwierdziłem, że takie pomieszczenie tutaj nie ma sensu. I tutaj na górze zbudowaliśmy małą wioskę wieśniaków. Wygląda ona jak taka typowa wioska z polany. Lekko podmienione polanowe domki. Tu nawet jakieś bagna na morzynowe, ładne tutaj las brzozowy. I tutaj, jako że mam tam farmę sniferów pod tym wielkim domkiem, który właśnie Kubarele dla mnie zbudował, który się chyba 3-krotnie zjarał, ale go odbudowaliśmy już tak całkowicie ostatnio na live'ie chyba. Ten dach odbudowywaliśmy. I tu mamy właśnie wioskę. Tu jest to miejsce, gdzie jest dzwon. Gdzie wieśniaki w południe się zbierają. Tutaj nawet takie lampy porobiłem ładne. No i tu ogólnie mamy domki. I tu są wieśniaki. Po 2 domki z każdego wariantu. 2 domki takiego wariantu polanowego oraz 2 domki takiego wariantu polanowego. Tu mamy też wieśniaków. Mogłem jeszcze kościółek zrobić, ale to trudno. Właśnie ten domek kilka razy się zjarał, ale został naprawiany. Bardzo ładny domek, pod którym jest właśnie farma sniferów. I ja sobie te torch flowery oraz te pitcher pody sprzedawałem, te nasiona i te stronki sprzedawałem i z tego była naprawdę niezła właśnie
kasa. Następny tutaj mini projekcik, który zrealizował CJ Clutch, którego pozdrawiam. Nawet jest podpisany. O tutaj. Kaczucha, klaczucha. Autor CJ Clutch. Właśnie CJ Clutch nam tutaj zbudował piękną. Później, ale to chyba są te słynne schody, które się nie nagrały, timelapse z budowy, których się nie nagrał. I tu mamy takie właśnie
ładne zejście do kopalni wzdłuż takiego wielkiego akwarium, na dnie którego znajduje się znajdują się aksolotle, właśnie to jest akwarium dla aksolotli. Trochę się długo schodzi, no ale no i tu mamy pełno właśnie aksolotli w tym. No i tutaj miałem tak, cztery wejścia do kopalni. Jedno było tu. Drugi tunel poszedł tu. Trzeci tu oraz czwarty był tutaj. I teraz PS z tej działki to by było wszystko. I teraz tak, to była moja działka, którą wczoraj oddałem walecznemu lwowi. No, na koniec edycji. Bo jak mi tamta farma i tutaj z początku miał być trading hall z villagerami. Oczywiście wszystkie villagery zginęły, wiadomo przez co. Przez zombiaki. Tutaj sobie przechwyciłem taką wioseczkę. I tutaj był mój villager breeder, z którego mieliście timelapse'a zresztą. No właśnie chciałem uzupełniać ten trading hall tutaj, ale stwierdziłem, że jak mi się domek na Minecraftczokowie spalił i cały czas snifery uciekały, to zrobię sobie właśnie zamiast tego trading halla awaryjną farmę sniferów. I zrobiłem sobie podobną, jak mam na Minecraftie, farmę sniferów. No. Była jeszcze farma Bad Omen, ale chyba do niej się niestety nie tepnę, chociaż mogę. Ale tutaj w endzie Kubarele wybudował farmę. Gdzie jest ta farma? Chyba tam. Tak. I tutaj Kubarele zaczął zarabiać nas. Nie, to Wiktor? Nie, Wiktor. Zrobił tu farmę z kalku. Na tym zaczął zarabiać. Ja nie miałem oczywiście okazji, ja tylko na skalk sensorach zarabiałem z Wardenów. Tak najbardziej. Ale tutaj Wiktor20 zbudował właśnie farmę skalku, która działa pięknie. O, tu jakaś tabliczka jest? No i tu można sobie przyjść pokopać skalk i zarobić pieniążki. Jeszcze była, czekaj, PS, home, nie, homes. Homes Omen. Była jeszcze farma totemów od żeluśkowego. I żeluśkowy wyjątkowo na tej edycji zbudował farmę efektu Bad Omen. Tak jest. I tutaj żeluśkowy wybudował farmę efektu Bad Omen. No.
wygląda to zacnie. Więc... A no i tak. Nie można zapomnieć, że na tą edycję budowaliśmy z ekipą tego spawna. Budowałem go ja, Kubarele, Oskar. Budowaliśmy go chyba w pięciu. I tam jeszcze była strefa PvP. No i tutaj właśnie te drzewka na spawnie w większości zostały wybudowane przeze mnie i Kubarele. Wiktora 20 jeszcze coś tam pomagał. Więc no, edycja jak najbardziej, jeżeli chodzi o budowanie, udana. Dużo zrobiliśmy. No i dobiega końca. Ja wam bardzo dziękuję za wspaniałą edycję na Leafsie. I trzymajcie się i cześć.